Witam Państwa serdecznie na kaszubskim gotowaniu. A dzisiaj dla Państwa przygotujemy taką oto pyszną potrawę, kartoflankę, a po kaszubsku żuchel. Szanowni Państwo, jesteśmy w przepięknym miejscu już, a mianowicie w Muzeum Kolejnictwa. Dzisiaj moim gościem jest pani Katarzyna Brauer i pan Maciej Zwara z zawodu kucharz. Nie wiem, co tutaj robi w tym muzeum, bo przecież on powinien gotować w domu, pyszne potrawy przygotowywać, szczególnie te nasze kaszubskie. Macieju, czy robiłeś kiedyś żuchel? Nie miałem jeszcze okazji przygotowywać żuchla, więc mam nadzieję, że po przygotowaniu tej potrawy dzisiaj tutaj w naszym pięknym muzeum powtórzę tą potrawę w domu dla całej swojej rodziny. Super, fajnie. A ty, Kasiu, lubisz gotować? Lubię gotować, nawet bardzo lubię gotować. Nie zawsze ze względu na też pracę i zajęcia mam czas, ale jeżeli tylko mam weekend wolny, to tak naprawdę cały spędzam w kuchni. A kto w ciągu dnia gotuje? Przecież masz dzieci. Tak, mam dzieci. Moje córki są już, można powiedzieć, dorosłe. Jak są w domu, to one też pomagają, a i mój mąż potrafi. Czyli wspólnie sobie nawzajem pomagacie. Wspólnie nawzajem. No to bierzmy się do roboty. Ty, Kasiu, obierasz ziemniaczki. Maćkowi damy taką robotę, taką typowo męską. Obieranie cebuli i krojenie. Kroimy ją w wiórka. Pewnie jako kucharz wiesz, jak to jest. A potem, Maćku, pokroisz boczek. Bo do tej potrawy nie potrzeba wiele. Przede wszystkim tutaj są ważne bulwy. Warzywa, marchewka, seler, pietruszka, por. Dodatkiem jest listek laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz. Będzie nam potrzebna tutaj odrobinę masełka, ale mamy boczek, który będzie topiony na patelni. No i cebula. No i Maćku, zabieramy się do roboty. A ty, Kasiu, ziemniaczki, a ja zabiorę się za marchewkę. Ale ty, Maćku, pracę już tutaj w muzeum, jak długo masz? Jak pracuję tutaj w muzeum, już będzie mniej więcej około półtora roku. Tak? Pracować zacząłem tutaj jeszcze w trakcie moich studiów związanych z historią, a tak się bardzo fajnie przytrafiło, iż pisałem moją pracę dyplomową na temat muzeum tutaj, kolejnictwa w Kościerzynie. I tak, zaraziłeś się tym pewnie. Tak. Lubisz tutaj przybywać? Lubię przybywać, a jeszcze plus jest taki, że mój tata pracuje na kolei i również tą pasję do kolejnictwa we mnie jakoś tam zasiał. Czyli ojciec jak długo na kolei pracował? Cały czas pracuje, to będzie gdzieś prawie 30 lat. A masz może tutaj takie eksponaty, które najbardziej lubisz, których mógłbyś naprawdę robić wszystko, może nie spać, bo byłoby pewnie zimno, tak? Tak. Byś musiał sobie piecyk włączyć, ale chciałbyś bardzo często przebywać. Mamy tutaj w naszym muzeum taki zespół trakcyjny EW90, jest to bardzo ciekawy eksponat. Było wyprodukowane w latach 1928-1931 dla berlińskich kolei miejskich. Natomiast razem z upływem czasu te zespoły trakcyjne były przewożone do Polski, ponieważ wojska rosyjskie zbliżały się już do granicy Niemiec i starano się uratować ten skład. Tutaj je przywieziono do nas na Pomorze. Przez jakiś czas jeździły jako pociągi szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście i właśnie jeden z tych zespołów trafił do naszego muzeum jako eksponat. A który jest najstarszy? Najstarszy to jest OK-1. Jest to parowóz produkcji pruskiej. Zostało wyprodukowane aż 3554 sztuki, ponieważ ta konstrukcja była bardzo prosta i łatwa w utrzymaniu. A najnowsza atrakcja dla dzieci to która? Najnowsza atrakcja dla dzieci jest to nasza kolej Liliputcia, którą możemy zauważyć tam z tyłu. Jest to taka mała kolejka spalinowa, wykonano dwa okrążenia wokół toru. Tor ma 241 mm szerokości.
prędkości nie są zbyt duże, ale gwarantuję, że taka przejażdżka tą kolejką Liliputią jest to niesamowite wrażenie. Jeśli ktoś przyjdzie do muzeum i nie wie, od czego zacząć, na przykład zwiedzanie, tak? Jest z dziećmi, 5 dzieci, wiadomo, taka matka, to trudno ogarnąć. Macie pomoc tutaj, żeby zaangażować kogoś do opieki tych dzieci i na przykład z przewodnikiem pójść i zainteresować? Tak, oczywiście. Taki przewodnik jak najbardziej zachęci dzieciaczki do tego, żeby poznały historię kolejnictwa, tak jakby ten czas, który opowiada, też zaopiekuje się tymi dzieciaczkami, a i wiadomo, dla dorosłych to też jest doskonały czas, żeby też, bo nie tylko pasjonaci przyjeżdżają tutaj do muzeum, przyjeżdżają czasami też laicy, którzy tak naprawdę nic nie wiedzą o kolei i też taki przewodnik potrafi też doskonale, wiadomo, i wytłumaczyć takim dzieciaczkom pewne kwestie, jak i zachęcić tych dorosłych. Ale też z tego, co mi wiadomo, bo ja prowadząc agroturystykę, to mam takich gości, którzy przychodzą każdego roku, bo oni mówią, tu jest znowu, tego nie widziałem, tak? Jest coś nowego, czyli warto wracać do tego miejsca, Kasiu? Oczywiście, że warto. Muzeum tak naprawdę cały czas się rozrasta. Co roku staramy się pozyskiwać nowe eksponaty i to też taka nasza rola, żeby jednak te zabytki techniki zachowywać dla przyszłych pokoleń. Pięknie pokrojona jest cebulka. Odłożymy ją sobie może tutaj na razie na miseczkę. Ja już nastawiam wodę. W tym garnku mam 2 litry wody. I teraz kroimy boczek. Czy możemy ziemniaczki, pani tutaj? Okay. Kasiu, ty myjesz ziemniaczki. Tak, w kosteczkę. Drobniutką, bo ona się szybciej wytopi. Ja już na patelnię kładę masełko. I teraz, szanowni państwo, masełko na patelni, kładziemy boczek, boczek wytapiamy. Też wytapiamy wszystko. I do boczku, jak będzie troszkę podtopione, dajemy cebulkę. A już do rondla. Na kaszubsku do trigla. Wkładamy ziemniaczki, bo to jest podstawa tego dania. Ja wkładam jeszcze całe takie marchewki. Nie do końca pokrojone. Marchewki. Dajemy seler. Pietruszki, Kasiu, na pół. I tam też. Taki kawałeczek, pora będzie w tej zupie za dużo. Tam w pół. Tak. Pietruszki. I to gdzieś około pół godzinki musi się gotować, ale również musi być cool. Państwo jeszcze tego nie czują, ale jak pięknie pachnie. Boczuś pachnie. Dobra. Nie za dużo, bo boczek jest też słony. I do tego wsypujemy ziele angielskie i listek laurowy. To listka. A, to ja bardzo lubię listki laurowe. I zamykamy. I tak około 30 minut musi się gotować zupa. I kiedy ziemniaczki będą prawie mięciutkie, wkładamy to, co będzie na patelni, do zupy. Mieszamy, dodajemy troszkę zieleniny i to wszystko w tej zupie. Maćku, cebulka już jest prawie. Może ją sobie tutaj wsypiemy. Dobrze. Bo to już podczas takiego końcowego gotowania, ale ona jeszcze tak z 5-10 minut musi się tutaj pogotować. I ją przykryjemy. Ale Maćku, z tego co mi wiadomo, jak gości oprowadzasz, to prowadzisz ich do makiety. Co tam jest takiego cennego? Zgadza się, mamy makietę. Makieta przedstawia teren z dworca Kościerzyna i teren parowozowni. Możemy tam zobaczyć, jak wyglądała parowozownia, że kiedyś znajdowała się tu na placu obrotnica i jak wyglądał teren wokół całego dworca. Jeszcze dzięki temu, że mamy makietę,
dzieci mogą zobaczyć, jak jeździ taki malutki parowozik, startuje z dworca w Kościerzynie, jedzie w kierunku Wierzchucina i wraca z kierunku Gdyni. To na pewno uśmiech tych dzieci jest niesamowity. Bardzo się im podoba, w szczególności, kiedy można u nas jeszcze włączyć światło i tak jakby się nocą jechało. To bardzo robi wrażenie na dzieciach. No nie tylko pewnie na dzieciach, bo na mnie to też wrażenie zrobiło. A ty, Kasiu, wiem, że też lubisz pójść do kolejki tutaj i bardzo opowiadasz i sama pewnie jeździsz, co? Chętnie zawsze korzystam z przejażdżki. Od ubiegłego roku w sierpniu kursuje kolej Lilliputcia, tak zwana kolej Lilliputcia. Jest to wagoniki zaczepione pod lokomotywkę małą. Wagoniki mają zaledwie około 50 cm wysokości. Jest to piękna atrakcja. Bardzo, bardzo uwielbiają chodzić na nią dzieci, ale i nie tylko. Wiadomo, dorośli również korzystają z tej atrakcji. Tor jest około 200-metrowy. Robi się dwa kółeczka i zawsze często podchodzą ludzie i pytają, czy jeszcze raz mogą się przejechać z dzieciaczkami, bo po prostu dzieciaczki jeździłyby pół dnia na tej kolejce. Co te bulwy tutaj w tym garnku zrobiły? Bo przecież pociąg do bulew, tak? Czyli ta zupa, która na Kaszubach nazywa się żuchel, robi dzisiaj w muzeum. Czy będziecie serwować gościom w przyszłości taką zupę? No, tego jeszcze nie wiemy. Ale pomimo wszystko, czy ją będziemy serwować, czy nie, często serwujemy grochówkę z racji też naszych imprez, które się odbywają tutaj w muzeum. Co roku nasza sztandarowa impreza, majówka w parowozowni. No w tym roku niestety też ze względu na sytuację epidemiologiczną też się nie odbyła, ale odbywa się i przy tej okazji też serwujemy grochówkę. Nasze imprezy, takie jak wyścigi drezyn ręcznych, wyścigi Pomorza, również serwujemy. A czy macie jakieś zawody tutaj dla uczestników, żeby można było konkurencję jakieś? Oczywiście, właśnie z okazji takich wyścigów drezyn ręcznych, wyścigów Pomorza, które też we wrześniu co roku organizujemy. A już tutaj wymieszamy sobie, może szef kuchni. Ale pachnie, proszę. Niesamowity aromat, naprawdę. Ziele angielskie i liść laurowy robią tu niesamowitą. Może wyjmiemy sobie marchewkę. Dobrze. I pietruszki, te, które są w całości jakby włożone. Ale aromat, naprawdę, szanowni Państwo, róbcie sobie w domu taką potrawę, bo ona jest zapachem wyśmienita, ale również i smakiem. Właśnie widzę, że kolejni goście zmierzają do kolei Lilliputiej. Pewnie też ten aromat ich przyciąga tutaj. Widać, że już coś się dzieje. Tak. To jest taka typowa zupka. Gęsta. Mhm. Jest tam jeszcze pietruszeczkę. Tak, to może być. Jest jeszcze coś? O, jeszcze jedna marchewka tutaj płynie, tutaj z tej strony. I teraz delikatnie sobie posiekamy, tylko wyjmę listeczek i sobie delikatnie jeszcze posiekamy. Już nie będę wyjmować, bo to... Można widelcem pognieść, jeśli ktoś ma ochotę, albo potarkować. Tutaj sposób dowolny. Dowolny, naprawdę dowolny. Aromat jest naprawdę. Rozchodzi się po całej Kościerzynie. Nie ukrywam, że zgłodniałam. Tak? To zaraz będziemy konsumować. I wrzucamy do siedeczka z powrotem. I teraz proszę troszkę pietruszki pokroić, a ty popieprzyć.
zostawimy dwie troszeczki. I może ja posmakuję. Każdy ma inny smak. Maciek, udała ci się. O, bardzo dziękuję. Udałaś. A to odłożę pieprz. To co, Maćku, nalewamy. Tak. Tak? Proszę. Ja przytrzymam talerzyk. Niech Państwo naprawdę żałują, że nie czują tego aromatu. Fantastyczne. I damy troszeczkę zieleniny. I tak oto, Szanowni Państwo, pociąg do Mulew przygotowaliśmy kartoflankę, a po kaszubsku żuchel. Proszę zobaczyć. A jak już Państwo skosztują takich pysznych kaszubskich potraw, to zapraszamy serdecznie do Muzeum Kolejnictwa. Tak. Skąd Państwo przybyliście? Bardzo fajne, tak. Cieszymy się rewelacyjne. Bardzo. My jesteśmy, bo to dwie rodziny są. Jedna jest ze Śląska, a druga... Stąd. I na jak długo Państwo przyjechaliście tutaj? Tylko na ten długi weekend. Na ten długi weekend. Ale warto? Warto, więc jest... Czyli to jest Muzeum Kolejnictwa. Zawsze coś zwiedzamy. No, Muzeum Kolejnictwa jest po raz, tutaj tak, pierwszą atrakcją. Tak, tak, tak. No to się bardzo cieszymy i również jesteście Państwo w ukrytej kamerze. Tak, w ukrytej kamerze. Będzie to udostępnione na kaszubskie gotowanie, kartoflanka żuchel, ale również zapraszamy Państwa do częstowania się potrawą, która została tutaj stworzona, a to wszystko pociąg do Mulew. Jesteście ze Śląska, Kaszubi, Ślązacy. Tak, się bardzo się lubimy. Także zapraszamy. Tak, tutaj młodzieńczy. Takie kaszubskie rączka gotuje. A tutaj Halina gotuje. Z przyjaciółmi, tak. I... i podawać. Może dzieciom troszeczkę mniej. Nie, tutaj proszę tak. Proszę się częstować. Łyżki zaraz. Troszkę mniej. Proszę. Tak, żeby dzieciom może. No, my dzieciom. Tak. Dzieciom dalej spróbować. Bardzo proszę. Może wtedy damy dwie łyżeczki dla dzieciaków. Karol. Nie? Nie jeszcze komuś? Proszę. Tam. A pani? A pani jeszcze? Ja to mam z córką. Dobrze. Tak. Dziękuję bardzo. A tutaj? I jak ta potrawa się nazywa? Kartoflanka żuchel. Na Kaszubach żuchel po kaszubsku, a po polsku kartoflanka. Bardzo dobra. Tak. Także zapraszamy do oglądania. Kaszubskie gotowanie. Tak, tutaj wszystko przygotowywane. No u nas też właśnie jak ten rączka, taki kucharz, to on też w różnych miejscach z różnymi właśnie gośćmi i też na tej zasadzie, że takie tradycyjne śląskie potrawy. Nie? Gotuje. No. A tych gotujących jest bardzo dużo. No ale to po pierwsze fajnie się na to patrzy, po drugie zawsze można coś skorzystać. Dziękuję bardzo. Pierwszy raz mam się udało, nie? No. Bardzo. Czyli będziecie pamiętać tą chwilę. Również dziękujemy i miłego pobytu na Kaszubach życzymy. I wiele wspomnień, tych wspaniałych takich oczywiście. No, pani, no my już tu któryś raz u naszych przyjaciół jesteśmy i wracamy za każdym razem. Tak. Super, fajnie. Jest tu tyle atrakcji jak w całej Polsce, że lepiej zwiedzać Polskę niż jeździć gdzieś za granicę, bo to nie czyli trzeba. Zobaczymy się może. Tak. Może tak. Może się raz. Może na następnej okazji. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Hej, Jack! Hej, Jack!